Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj poniedziałek i dzisiaj nagramy sobie odcinek z serii Co piszczy w hodowli, czyli tradycyjne obejście. Zobaczymy, co słychać, co się dzieje. I co, na początek chciałem wspomnieć, że na 3000 subskrypcji konkurs. Zapraszam na Instagrama rogate podłoga rancho, 2 o na końcu. I co, zaczynamy. U owiec praktycznie nic się nie zmieniło. Siedzą. Dzisiaj nie ma opcji, żeby poszły na pole. Chociaż na chwilę, bo straszny wiatr wieje. Strasznie zimno. Z rana było minus 15 stopni. Teraz spadło ino 5, jest minus 10. Niby słońce na polu świeci, ale jest strasznie zimno. Ten wiatr taki straszny wieje, więc nie jest za kolorowo dziś, bo nie chcę je wypuszczać na taką pogodę, na taki wiatr. Gdyby tego wiatru nie było, to by poszły na chwilę, ale przy tym wietrze nie ma szans, żeby poszły, bo one są niektóre kotne, więc nie chcę, żeby je zawiało, żeby jakiegoś zapalenia dostały. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Zaraz im cały paśnik siana zarzucę, wodę doleję ciepłą i niech sobie siedzą na spokojnie tutaj w stajni. No, dobra, teraz pójdę, wyrzucę resztki z obiadu kurom. Kury też nie zostały wypuszczone dzisiaj, też siedzą w kurniku. Trochę chleba tu jest, coś tam z mięsa, ryż, więc to pójdzie dla kur. Otworzymy sobie. Widzicie, niby słonko świeci, ale straszny wiatr dzisiaj wieje. Więc nie ma szans, żeby poszły na pole. Zobaczymy. Przesypię tutaj. O, makaron, marchewka, ryż, trochę mięsa, chleb. To zostaną tu do środka. To pomału, żeby nie wyszły. Za zimno, żeby one szły na pole. Tu dostanę. Dobra. Jak sobie jedzą. No, w środku cieplutko mają. Na tyle kur. Z elegancko nagrzały sobie. Więc o to, że będzie im zimno, się nie martwię, bo tu mają ocieplone styropianem. Taki nieduży kurniczek, też grzeje im obornik od spodu, więc mają cieplutko. I jedzą sobie. Próbuję mi uciec, ale nie wypuszczę. Zimno dziś. Dobra, zamykam. Chodziło. Złapałem też drugiego szczura wczoraj. Założyłem na wieczór paści. Dziś rano przychodzę. No i leżał tu padnięty. Jeszcze nawet krew jest z niego. I to łapią się te szczury takie podrostki. Nie takie już dorosłe, tylko takie, no, tak dość dobrze wyrośnięte. Ale jeszcze nie dorosłe. Więc poluję na te stare osobniki, które się tu kocą. Te musiały się okocić gdzieś pewnie z miesiąc. Tak, przypuszczam. No, dobra, teraz zadam sobie siana owcom. I pójdziemy też jeszcze do pola na szybko. Po co? Żeby nasypać dzikim ptakom i zającom trochę zboża. Zobaczymy, czy tam to, co sypałem,
wyjadły i uzupełnimy im to zboże, żeby też miały jako tako dostęp w zimie do pożywienia. Dobra, to im wystarczy. Zasypałem się całą. Dobra. No, zobaczymy na te wymiona u nich. Benia też już nabiera. Iskra też. Więc myślę, tak do 2 tygodni powinno się coś dziać. Zobaczymy. No, jeszcze im wodę wleję ciepłą. Tamtą dostały rano, jest godzina 12, więc teraz im dołożę tej takiej ściętej, żeby też miały ciepło. Dobra, idziemy tu, to siano co tu nawrzucały wyciągniemy i wlejemy ciepłej wody. No coś mi... O, jakoś dobra wróciła. Leje się woda. O, te już wyszły tam. Potem jeszcze resztka zboża była z wczoraj, z karmienia. Więc sobie dojedzą za Malwinę i za Bolka. Zaraz wam pokażę, gdzie dokarmiam właśnie Bolka i Malwinę. Bo tutaj zostaje w tym na wieczór reszta stada. A tutaj przy tym korycie. A na wieczór zawsze tutaj przychodzi właśnie Malwina i Bolek. I tu im sypię osobno, żeby sobie w spokoju jadły. Żeby się nie odganiały, tylko na spokojnie, żeby sobie wyjadały same. Dobra, więc co, teraz będziemy iść do pola, posypiemy taką ziarna, miska pszenicy, miska kukurydzy z owsem. Taką miskę, takie większe pół wiaderka wsypiemy im. No w polu, tylko ubiorę sobie rękawiczkę, bo strasznie po łapach ciągnie. Dobra, no co, lecimy do pola, zaraz się tam widzimy. No już prawie jestem w miejscu, gdzie im wysypuję zboże, ale chrupię pod nogami. Namarznięte wszystko. Ale idziemy, żeby ptaki też miały coś do jedzenia. Zobaczymy, czy tam to wyjadły, czy też nie. Się okaże. Jakoś tydzień temu tam to wysypywałem. O, ślady zająca są. Zając też tu buszował. Wyjadły tu. No, widzicie ślady ptaków. Pewnie, że wyjadły. Nawet ślady bażanta są. Więc widać, że bażanty też tu przychodzą. Wszystko ładnie zdeptane. Dobra. Tu jeszcze trochę pszenicy zostało. Ale dosypiemy im tu resztę tego. Tak sobie jedzą. No, ładnie usypane, tutaj trochę dalej dałem, żeby zobaczyły, że dostawa przyszła. No i sobie jedzą. Sójki też widziałem kilka dni temu. Byłem w CPN-ie, to widziałem, że tu wlatywały 2 sójki, więc też sójki są. No. I co, tak pole wygląda zimą, śniegu dosypało,
fajnie liście wyglądają, te co jeszcze dopiero teraz spadły na śnieg z drzew. Fajnie to wygląda. Dobra, to na dziś wszystko. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja spadam, bo zimno. Trzymajcie się. Cześć.